Hej, cześć, witam was bardzo wszystkich serdecznie w drugim odcinku Zagrajmy w Need for Speed The Run. I tak, jesteśmy w trzecim odcinku od San Francisco, Dolina Śmierci. Zajmujemy 159. pozycję, 30 minut jedziemy. Mamy 500 chyba 35 km za nami jest już przejechane. I powoli zbliżamy się do Las Venturas. Pokonana odległość 535, zgadza się. I nasza oczywiście pomarańczowy Wiedźmin BMW. Grzejemy. Z tego co pamiętam to się pola... O, już mamy na radarze policja. O wilku mowa. Hot pursuit. Dobra, i zasuwamy. Sorry za te letkie przycinki, no ale to już nic nie poradzę. To już niestety... One zależy, czasami się pojawiają, czasami nie. Zależy jak tam kompowi się udaje. No ale niestety Frostbite 2 jest wymagającym silnikiem. I chcę się delektować tymi, wiecie, tymi teksturami graficznymi, grafiką, jaką nam pozwala... Ohoho! Na jaką nam pozwala Frostbite 2 oglądać w deranie. Z serią deran zacząłem poważnie myśleć o zmianie komputera, ale to nie teraz, na pewno nie teraz. Mam jeszcze dużo serii do nagrania, planuję jeszcze na bardzo długo zostać na YouTubie, bo mam swoje serie, które chciałbym wam zaprezentować. Dużo osób się pyta o te serie właśnie i oni się pytają zazwyczaj o tą grę i o tą i okazuje się, że mam ją zamiar nagrywać. Tak jakoś serii na życzenie nie robię. Gdzieniegdzie możecie zobaczyć spisy, jakie serii będą, ale chyba nie pisałem nigdzie ani na fanpage'u, na Facebooku, ani na YouTubie. Nie, chyba nie, są tylko skończone serie. Jaki jump! O, ładnie, podoba mi się nad policją. To na pewno da nam trochę przewagi ten skrót. Tutaj nam policja nadal dokucza, niestety nasi wrogowie. Mamy 3 wrogów w tej grze. 4. Pierwszą według mnie to są przeciwnicy, drugą jest policja, trzecią są kobolty, czyli uczestnicy ruchu drogowego, czyli przypadkowe samochody, no i mafia, która się pojawi tam w jakimś czasie. Oh shit! Kurde, a nas skasowali. Ciekawe, chyba felgi BBS-y. Pulsujący powrót. Oj. Ale żniemy. Wow. Super. Udało nam się. Jedziemy dalej. 1,5 kilometra. Policji widzę, że już nie ma. Chyba dała sobie spokój. Pościg za nami nie ma sensu, jak to ja mówię. Widzieliście na pewno tego dymota z ninja. Pościg za mną nie ma sensu na owiewce przedniej. O, ale przeciwnik się zbliża. Ale uda nam się. Meta. Fuck yeah. Ukończono. 7 minut jechaliśmy? Nie wiem. 151 pozycja. Przepraszam was za to. Niestety tak mam. Przy wszystkich gameplayach jest albo... Ale może przez to, że nie jestem przyzwyczajony dużo mówić, czy coś. Lubię nagrywać gameplaye, bo o niektórych rzeczach można się dobrze... Znaczy można wypowiadać się i ćwiczyć tą... swoją mowę. Nikki i Mia. Nikki przychodzą o różnych światów. Po utracie matki Nikki spędza większość czasu w garażu, gdzie jej ojciec pracował, czyli ta Mia była tak jakby biedny. Jej ojciec pracował dla mechaników ojca Nikki i one się powiązały, nie? I chcą razem posmakować luksusowego życia. O, o to chodzi. Wreszcie coś się dzieje. O, shit. Dobra, Audacity nagrywa 6 minut. To nieźle. Nie wiem, co to wskazuje ten wskaźnik. Po wyścigach 7 minut wskazywała, gameplay dopiero trwa 6 minut. Znaczy, no więcej, no ale wyścig, bo tam intro jeszcze dochodzi. Jack, wracaj do wyścigu. Myślałem, że do samochodu. Pośpieszyłem się. Ty, tak jakby miała rozbitą przednią klapę, albo odpiętą. Zapomniała domknąć. Wyścig z rywalem. No, czasami spotkamy takich różnych jakichś bossów. W tym przypadku jest Nikki i Mia, które zajmują 150 i 149 miejsce. Jak na razie. I musimy je wyprzedzić. Pocahontas leci. Jesteśmy na przedmieściach Las Venturas. Był skrót, ale czy ja wiem? Chyba raczej nie jest zbyt opłacalny. Zresztą już ją doganiamy. Punkt kontrolny. O, Mija nie... O, ale ją zepchnęliśmy, ale przydupiła. A skrócik skorzystam chętnie. Już trochę żałuję. Wow. Już żałuję z powodu wyboru. Dogonią nas? Wow. Ładnie nas wzięła. O, Mia gdzieś taka słabsza, Nikki. Co bardziej Mia się taka zapowiadała, bardziej agresywna. Wow, shit. Bokiem leciałem. Bokiem, znaczy wyszłem z gwiazd bardziej bokiem i przywaliłem. Teraz, o, udało się. Co Titoż? Dobra, mamy ich? Mamy. Jedziemy. Bo tutaj musimy uważać. Wierbolt. Wow. Właśnie najgorsze jest to, że te szałki nie działają. Znaczy one działają, pokazują nam drogę, ale wjedziemy w nie i możemy przegapić skrzyżowanie czy coś, albo za bardzo wylecimy i uderzymy w jakąś bandę czy coś. Inny przedmiot stojący w tym miejscu. No, jeszcze tych brakowało. Więcej was matka nie miała. Słoinki się urwali. Akurat do mnie. Nikogo nie ścigają, tylko oczywiście mnie. Kiss the Y było. O, skrócik. Policja też? Też. Co się będziemy pierdzielić? No nie? Wow. Meta? Meta. Yeah. Jack zachwycony. Zajmujemy 150... Nie, 149 pozycję. Czyli to... czyli rozumiem, czyli Mia chyba zostanie, bo jeszcze z Mią będziemy się później ścigać. W tym jeszcze odcinku 5. Poziom kierowcy. Konano Nikki Black. O, szybkie ładowanie nitro. A, to dopiero teraz nam się odblokowało. Aha, myślałem, że to już wcześniej nam się odblokowało. Niestety nie, myliłem się. Bugi dźwiękowe, bugi, ja nie wiem co. O mnie się to buguje. No, pozycję 149. Mamy teraz ten posrany wyścig z policją. Ciekawe, czy będziemy mieć duże problemy z nimi. Co to jedzie? Ford? Nie wiem. Wolę pchać Forda niż jeździ BMW. Widać, że pcha. Kolejny Ford pchają. O, skrócik. Zauważyłem go trochę za późno. Stację mieliśmy chyba. Ale kij z tym. BMK i tak niedługo nas czeka zmiana samochodu. Ja pierdzielę. Tutaj widzę, że oni tak blokują nas. Nie mają typu jakichś kolczatek, widzę. Tutaj. O, ładnie blokują. A my zdobywamy pozycję. Jaki drift. Łodź. O, jeszcze policja nam pomogła. Dzięki, dzięki. Lewa. Punkt był? Był. 10 tych mamy powrotów. Oh shit! Ale nas zrobili. Ale nas zrobili. Przysłonił nas tamten i ono odleciał w ostatnim momencie, a my się wypiliśmy. Było już za późno, nawet nie zareagowałem. A bo tu jest czas odcinka całego. Aha, 11 minut już ten odcinek trwa. Czyli ta droga do Las Venturas. Mam stację znowu. Jakoś mniejszą. Wow. Skróty były w lewo. Wow, lol. Po co tam mam? O, 8 miejsca? Nie, 10. Dobra, jedziemy, blokujemy go, blokujemy. Uda się? Udało się. Jak na razie ten odcinek trwa 11 minut. Chodzi mi w grze, nie ten co nagrywamy. Czyli stage. Kontynuuj The Run. I tak jestem zadowolony, bo ten wyścig przeszliśmy za pierwszym razem, co inni mieli duże problemy z tym. Znowu bug dźwiękowy. Co teraz? Ile mamy zdominowane odcinki? 8 powrotów nam zostało? Czy wykorzystaliśmy 8? Nie, mamy 10, nie wiem, nie wiem. Ale kij z tym. Łódź, kobolty dokuczają nam. Musimy uciec z policji, wydostać się z Las Venturas. Ciężko. Jeszcze mi tu lagi dopadają. Oj. Shit. Ale naprawdę fajnie wygląda. O, teraz zarąbiście wyglądało w tym odcieniu. O, ładnie to wygląda. W tych ciemnościach. Ładnie. Ha. Wow. Nie wiem co robić. O, widzicie? Wyjechaliśmy za ten... Za... No, strzałki jest zawsze, one nam zatrzymywały nas w innych grach. Typu Word. Jakieś inne... O, zapali nas. Police! Police! Ciekawe, jestem ciekawy, czy następny Need for Speed, oczywiście po Need for Speed Rivals, będzie z fabułą, czy znowu bez. Bo chyba już fabuły się nie doczekamy. Dobra, skupmy się na Quinten Event, bo teraz mamy spacja Enter. Yeah. O, jednak bugów nie ma, na początku widzę, że trochę było. O, ucieka. Spacja. Biegnij, enter. Yeah, jak wykupili. Biegnij. Dawaj, 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 dawaj. Spacja, spacja, spacja. Udało nam się. Enter, enter. Wal go, wal. Dobrze. Puh, już. Jedynki mu wybiłem. O-o, piesek. Ściepliznę widzę ma. Chyba. Ma. Szybko, zrąbałem. Yeah, udało się. Jaki lamerstem, uderzenie. Chociaż jeszcze tej Quinten Eventy będą coraz dziwniejsze. Takie bardziej wyczesane, hardkorowe. Oh shit. Akurat nas poznali pewnie, nie? A co z policją się stało? Aha, dobra. Wyjaśnimy. Dość ruchliwa. Widzę skrzyżowanie. Las Venturas. Las Vegas. Las Venturas. Las Venturas było w San Andreas, mi się myli. Ale terror zostawiliśmy. Bałagan w Las Venturas. Ta pewnie wyjedziemy. XP. Zdobyte podczas wyścigu. Znowu ten bug. A, wykorzystane powroty 8. 8 razy przydopiliśmy w coś lub nie zdążyliśmy w tych innych konkurencjach. Uuu, autka, parking, zapłacili za parking, przychodzą, samochodu nie ma. Co my tu mamy? Aston Martin V12, prowadzenie trudne, spadać. Lamborghini Gallardo trudne. Porsche jednak, bo Porsche mi najbardziej pasuje, podoba mi się, no i ma najlepsze sterowanie, najłatwiejsze. Nowy odcinek, stage. Jakieś nam się tutaj odblokowują. O, oczywiście ikona profilu zarąbista. Zarąbiście po prostu. Loading, loading. Rozpocznij następny odcinek. Uhuhu. No nie, znowu te pętle będą. Pustynne wzgórza. Chuj. Gra się wysypała. Jolo! Witam was z powrotem po krótkim cięciu. Niestety gra postanowiła mi się wysypać do pulpitu. Zaczynamy 4. odcinek, Pustynne Wzgórza. Oddalamy się już coraz bardziej od San Francisco. Pokonana odległość 653 km, czyli jest możliwe, że 5... Chociaż nie jestem pewny, 5000 będzie? Zobaczymy, dowiemy się. 40 minut już jedziemy. Mamy przejechane. Bo to gra nam liczy... czas drogi, którą przebywamy, tak jak teraz jedziemy, a nie w menu. Bycie w menu. Oj, ledwie się wyrobiłem. Może bym tak zmienił, ale nie, samochód to nie. Samochód mi odpowiadał. Nissan GT-R. 370, nie, 306. Nie, ten by mi odpowiadał, tylko może inny kolor. Wybierz zestaw. Pakiet repliki RSR. Czyli gleba. ten mi się nie podoba, to już wolę ten. I niech będzie czarny. Dobra, ruszamy. Jedziemy, dobra, wjeżdżamy pod... W nocy będziemy się ścigać pod prąd, żeby nam nitro się szybciej naładowało. Widać duży ruch. Po nocach wszyscy z imprezy. Tu się jakieś łebki ścigają. Wielki wyścigu 5000. Katują swoje maszyny. Ja pierdzielę, jak się korek robi. Przy 180 robi się korek. Ahaha, mam cię. Siedzę na dupie Lamborghini Gallardo. Myślałem, że się w dupie patera. Nie. Wierzę tylko profesjonaliści. No właśnie. Ajajajajaj. Ojejojejoj. Shit. Skrót był. Fuck bitches. Nie udało nam się go zdobyć. Znaczy wjechać. Załadowałoby się nitro. Najfajniejsze jest to, że tutaj mamy chyba licencjonowane nawet samochody. No. Uliczne. Wiecie. Zwykłego użytku, tam do botów należące. Ten to kurde jak jakiś czołg wyglądał. Z tymi barwami. No, gdzie mnie spychasz? 10 na 10 jest dobrze, teraz musimy tylko utrzymać prowadzenie. Przez te parę kilometrów. Yeah, meta. Udało nam się. 129 pozycja. Zbliżamy się coraz bardziej. Do 50 musimy być w Chicago w 50, bo to będzie chyba już przedostatnie miasto. Łączenie z serwerami autologu. Niestety mój net dzisiaj trochę wolniej chodzi, bo wysyłam pierwszy odcinek z rana, który dostaniecie jutro, czyli w niedzielę. Niestety zamiast odcinka w sobotę będzie w niedzielę. Dostaniecie na pewno za chwilę, jak skończę ten odcinek. Drugi na fanpage'u informacje. A trzeci odcinek będę nagrywał po jakieś za godzinkę czy coś. Dobra już, no. Proszę, no. Wiem, że internet wolno chodzi. No ale ile można czekać? Bo wyłączę Wi-Fi i się wkurzę. No. Kontynuuj The Run. Markus jest członkiem jednej z Chicago z groźnie powiązanymi. Samochody sponsoruje mu wujek, który podejmuje wszystkie decyzje. Poza wygraniem zadaniem Markusa jest wyeliminować Jacka. Raz z wyścigu na zawsze. Czyli to jest... Tak, to jest ten, co z mafii. Co mieliśmy z nim problem. Co nas chciały w pierwszej scence z Porsche rzucić. Uhuhu. Rozbił nam światła. Musimy jechać teraz po ciemku. Bez świateł. I nadrobić czas. Dobra, ruszamy. 4 punkty kontrolne. Zapowiada się ciekawie. Uhu. 300. Szybciej, szybciej. Samochód jest katowany na maksa, ten szybciej, szybciej. Wyjadę z góry i w końcu będzie, że w kogoś wjadę. Tak w tym przypadku to było. Niestety na tamtym zakręcie trochę straciłem. Ale niestety. Inaczej byśmy skończyli gdzie? W jakichś polach albo w ścianie. Dobra, pełnia zaskok. Uhuhu, co tu się stało? Wypadek jakiejś ciężarówki. Ciekawe, czy to ma jakieś powiązanie z nami, czy tylko tak twórcy dali. Żeby było, że coś się dzieje. Powinny być roboty drogowe. Światła. Też nawet. Byśmy stali na światłach. Ciekawie by było. Nie no, ale jakieś roboty drogowe. Fajnie by było. Tylko, że to trochę też by było fantastyki za dużo. No ale i tak, jak The Run, to jest przesadzone. Są fantastyką. Zwłaszcza z tymi Quinten Event. Więc takie coś... Czemu nie? Mi by pasowało. Nie wiem jak wam. Zapewnie nie. Zapewne nie. Dobra, następny... Znaczy następny... dział z trasy The Run. Z Pustynne Wzgórza, z odcinka Pustynne Wzgórza. Wiem, że tu policja będzie, z policją będzie zabawa. Już mamy 859 pokonane. Uhuhu. Zaczynam mieć nadzieję, że wybije 5000. Fajnie. Szybko lecą te kilometry. Uhuhu. Piaszczysta droga. Pobawimy się w piaskownicy. Toyota Supra przed nami. Mamy drafting? Jeszcze nie. Nie wiem czemu. Może później się odblokuje. Ale kij z tym. Widzę, że tu Porsche cienko się sprawuje na tej nawierzchni. Trzeba jechać tym paskami. Wtedy łapie przyczepność. Dawaj. Trochę ciasno tutaj jest. Między tymi kanionami. Gdzie to, żeby się ścigać na takich trasach? A może policja przyblokowała i dlatego to tak jest. Niby. Tak można wytłumaczyć. Sobie to zmianę nawierzchni. Nissan 370 przed nami. Subaru wzięliśmy. Punkt kontrolny. Jesteśmy 50%, przeciwników wyprzedziliśmy jeszcze 5, czyli 50%, tak dobrze złoć. Lepiej nożny, tutaj lepiej nożny. Subaru, ładne, Shelby 370Z, Mia. Ile jeszcze trochę jeszcze mamy? Jeszcze 4 km za chwilę wybiję. I ostatni przeciwnik Toyota Supra. ładnie pomalowana nawet. Policja, już wysłali lepsze jednostki za nami. Akurat wyjechali wtedy, jak my wyjechaliśmy, a nie na przykład koniec tego, jak wyjechał zawodników, o tylko pierwsza dwójka, nie? To chyba będzie z tą ciężarówką. Uczepili się nas. Jest. Haha. Sweet. Ha. Kurde, skrótu nie wziąłem. Ale to nic. Mamy nadal pierwsze miejsce. Już niedługo metę. Ostatni zakręt. Za szeroki łuk. Nawet policja nas nie prześcignie. Ściągało mnie na lewo strasznie. I nagle wyjechaliśmy na asfalt i policja zniknęła oczywiście. Nagle poddali się. No kurwa, ja pierdolę, gra już mnie postanowiła wywalić chyba drugi raz z tego godzinnego odcinka. Przed chwilą brakło mi na chwilę prądu. Wystraszyłem się, że będę musiał przerwać ten wyścig na dzisiaj. Chcę już go dzisiaj skończyć. I przyjechać te parę jeszcze minut wyścigów. Zdobyć. I oczywiście jak mi się gra tak wywala, postanawia mi resetować ustawienia klawiszowe. Za każdym razem muszę wymieniać opcję klawiszy. Tak, wiem, tam była stacja, ale nie będziemy korzystać z niej, bo dopiero korzystaliśmy. Dlaczego? Dlaczego? Ja się pytam dlaczego. Aha, zapomniałem, hamulec nożny, nożny. Z2 Matisto, nożny, nożny. O, ładnie zarzuciło. Premia za 5 ekstra. Super. Cool. O, ładnie. Ładnie ich policja przyblokowała. Jakiś tartak. No, ale to Porsche niezbyt się zachowuje na takich zakrętach. Strasznie dupa ucieka i żeby opanować go, to tracimy trochę czasu. Ooo, MX-5, Perusia. Ładna, ładne malowanie. Zielono, zielone. No zielone, nie limonkowe, co ja mówię. Nagle zdążyłem zobaczyć naprzeciwko skrót. A później na mapie i gonimy BMW. Co jest? No reaguj, no. Mamy na końcu blokadę drogową, znaczy policyjną, drogową, blokadę drogową. Ja to jak się coś zamyśli, to potrafi tak dopierdzielić, że szok. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, wyjść na pierwsze miejsce, ale dobre. Myślałem, że może za bardzo przyblokowali czy coś, i może BMK by się przebiła. A daj tam mi spokój. Dokuczają nam, jak nie wiem co. No to się już niedługo zmieni. Yeah! Ten do Porsche nawet nieźle się śmiga. Teraz z BMK jest dziś bardziej zadowolony. No ale dobra, uj, nie czepiajmy się. Znowu łączenie, ja pierdzielną. Chuj mnie zaszczelił. Pod względem grania fajnie, bardzo Need for Speed mi się podoba, ale pod względami technicznymi to jest masakra z tym łączeniem. No może w sumie to jest wina mojego internetu teraz, bo przez to wysyłanie, ale jest naprawdę masakra. Tym wywalaniem gry. Czytałem, dużo tam osób wywala. Niestety ten Need for Speed. Ojojojojoj. No ale co poradzimy? A się zdecydowało produkować, no to wydać. Myślałem, że już się zawiesił. Znaczy no gra wyspała. nasze szałostki. Watch out, Jack. It's about to get icy. Okay, thanks. Dobra, dobra. Cała rodzinka niestety musiała wbić. Oj, mieliście jeden odcinek bez gadania mojego. Może to wam się spodoba. Może nie lubicie mojego gadania. I tak, mamy następny odcinek. Śnieg spadł. Jesteśmy w dolinie jakiejś, gdzie już opanował śnieg. Pasuje, bo mamy święta. Napierdzielamy, gonimy ich. Jeszcze 3 pozycje. 3 przeciwników. Za nimi. Nie wiem, czemu drafting jeszcze się nie odblokowywał. Już jesteśmy w połowie gry, a my draftingu jeszcze nie mamy. A niektórzy już w zimę mieli drafting. Z tego co pamiętam. Może ta gra moja jest niedorozwinięta. I wszystko z opóźnieniem. Shit. No ja pierdzielę. Wszyscy po 20 na godzinę, a po 170. Na lodzie. Chociaż czuć, powiem wam. Czuć ten zmienny klimat. Inaczej samochód się prowadzi. A nie jest to jakieś... wielka różnica niż wcześniej, ale trochę jest. Ale taka mała, można powiedzieć. O, nie ma tu jakiejś... że samochód się mega ślizga czy coś. Tu mi wpadł poślizg, rzuciło za mnie, na zdechy. Yeah, mamy kolejne 10 pozycji do przodu, ale ten śnieg to zajebiście wygląda. Tak poprzednio już się pojawił na końcu, właśnie tak jak teraz jechaliśmy, 99. pozycja. Tak się śnieg pojawił. No ma nie, to był szał. To jest dopracowane w 100%. Nie, w panci by to lepiej wyszło. No i teraz to łączenie z serwerami autologu będzie mnie denerwowało co wyścig, no. O Boże, 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 no. Dawaj, jedziemy dalej. Tylko tracimy czas. Już bym zaczynał następny wyścig. No może nie zaczynał, ale... jak ja dopiero kliknę Continue the Run, to ja już bym zaczynał. O Boże. Jednak wiecie co, ale Need for Speed bardzo mi się spodobało. Na początku ta gra zbyt dobrze u mnie nie wypadła. Niestety. Myślałem, że się wysypie. Niestety. I tu chyba mamy Misja z demka. Demko nie grałem, ale wiem, że była ta misja w demo. Zaraz się dowiemy. Będzie boss. Pewnie. Ale chyba tak, to już tu chyba. Już? 1498 km? O kurde. Jeszcze nie tu, jeszcze nie, następna. Następna dopiero. To będzie misja stemka. Dobra, kolejne 10 pozycji, ładnie. Walimy pod prąd, bo to podobno skrót. Według gry. Dość niebezpieczny. Pierdziele, jadę normalnie. Ja mam tak skasować samochód, to ja walę to. Dlaczego nam nie dodaje tych skrótów? Maksymalna ilość skrótów to jest 10. A one nam przepadają tak jakby. No, jeszcze ich brakowało. A myślałem, że dadzą nam spokój na jakiś czas. Jedzie za nami. Porsche. Porsche VS Porsche. My grzejemy tu 300 po takiej oblodzonej drodze. Za nami policja. Fajnie, fajny klimat. Zbliżamy się na tamten most, co był u góry. Nie wiem, czy widzieliście. Ja widziałem. Wy też powinniście widzieć. Chociaż moja... jak to? Jakoś... O, nasze BMW. Jakoś filmików nie jest jakaś powalająca. O, co to jedzie? Sporting jakiś. A policja nas się uczepiła, oczywiście nas. Jak najbardziej. Teraz będziemy śpiąć w górę cały czas. Ten nas agresywnie. Myślałem, że policja nas zaatakuje, a to ten. Cwaniaczek. Co wiem, będzie się działo na górze z policją. Blokady nas czekają liczne. Trochę nie za bardzo nam to wyszło. Ale dobra, nie czepiajmy się. Przeciwnik jest zaraz za nami. Jest ciekawie. Mamy tych wrogów. Yeah! Jednej się pozbyliśmy, to druga się pojawiła. Ale widzieliście, jak się wydupcyła? Tak, te żółte barierki są już... Nie trzymają nas, tak, te srebrne. Możemy dzięki nim wypaść. Znowu blokada policyjna. Jak tu się przebić? Ładnie, udało nam się. Następna. Ale się wydostali, kurde. Szkoda, szkoda. Uszkodzeń im zbytnio nie przybyło przez te wyczyny. Tamta ciekawe, czy ją zrespiło, jedzie dalej? Nie wiem, przeciwnik, tylko widzę przeciwnika. Ostatni checkpoint. Policja, nie wygłupiaj się, już jesteśmy na finiszu. Ten migający ekran. To jest to. Koniec, koniec. Yeah! Like boss. Teraz gra mnie postanowi wyrzucić, na pewno. Chwila prawdy. Nie. Nie wyrzuciła nas. Teraz z Cezarem mamy się ścigać? De Leon. Z Cezarem dopiero? Oh shit, z tymi braciami ścigamy się? Tak, z tymi braciami De Leona, zespół De Leona, czyli to są bracia. Helikopter się pojawia. To zwiastuje grozę. Już wiem, co się będzie działo. Bracia są trudni do pukania na nawzajem sobie pomagają. Nie interesuje ich, kto tam z nich wygra, nie rywalizuje między sobą, tylko jeden jedzie, a reszta pomaga mu. To są raczej bracia, na temat też, jak to mówię, organizacji, nie teamu De Leona. Chuj, nie wiem, nie znam się, nie czytałem. Nie znam się, ja tu tylko sprzątam. Dobra, jeszcze on nam został jeden, pewnie De Leon. Fajny most. Nie wiem, czemu tak nitro dodaje, bo jak zbliżamy się do zakrętu. A po zewnętrznym na wewnętrzną jest, mamy pierwsze miejsce. Wydaje mi się, że więcej wyścigów przyjechaliśmy w drugim odcinku niż w pierwszym. Raczej tak, więcej. A to co? Most? Wow, a ten wyjechał nagle tak. Tak, most. Manualną autostradę, trochę nadrzucamy pod prąd, żeby nam być nitra. Tu wiem, będzie jakiś wypadek kolejny, tak z tą cysterną. Wszystko ośnieżone, tak jest. Ten helikopter na ratunek przyleciał. Tir miał wypadek. I taki tir wypada, ja już na 326 i nic mi się nie dzieje, chociaż czasami. Nie mówię, że tamten nas dogania. Ja pierdziel. Ja nie widziałem, że to takie koksy. Ale powiem wam, że jak na ten model sterowania nie jest tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. Pierdziele, jadę do mety. Wyścig dopiero się pauzuje, jak dojedziemy całkowicie. Jak ten minie, ta scena, jak wjeżdżamy. To ja dziękuję. Wyprzedzę mi jeszcze i przed metą i nie wyprzedzę ich później. Pozycja docelowa. 50 Chicago. 7 poziom, tak? 7. Fajnie. Drafting. Jest. Wreszcie. Wreszcie o tym wam mówiłem. I tak, trochę o draftingu. Drafting to jest takie zbieranie, pobór. Znaczy jedziemy za kimś i jak to on przejmuje opór powietrza na siebie, a my jedziemy za nim i nie mamy tego oporu i wtedy jak to można powiedzieć, że ten samochód wystrzeliwuje, mocniejszy jest od tego, co powietrze go spowalnia, bo na przykład ja za tirem, jak raz jechałem motorem, no to naprawdę motorem, motocyklem to tego miazać nie można, motorower, o, 50-ką, to naprawdę lepiej mi się zbiera w za tirem w ogóle, bo nie miałem w ogóle oporu powietrza. I tak, mniej więcej na tym polega drafting, zresztą zobaczycie niedługo, bo to już ta misja zdemka jest, na której właśnie drafting, mi się wydawało, że drafting się wcześniej odblokowuje. 1567 km za nami, 86 pozycja, jedziemy już godzinę. Jeszcze nie to? Nadrób czas, o kurde. To sorry, że was tak okłamuję, ale gra mnie robi chuja. Oj, co? Oj, co jest? Trochę widzę, że lawina zeszła. Gdzie to, żeby takie autostrady budować? Wiem, więc spokojnie, zdążę. Muszę się na lewo, czy mi się wydaje? Tak, nożny, nożny! O, spanikowało Porsche. Tu czuć tą śliską nawierzchnię. Czuć. Jednak tam jakieś... Need for Speed ma te odwzorowania, że się ciężej prowadzi samo na lodzie i na piasku. Ja pierdzie, jak ja to driftu skutecznie. A ciekawe, czy mogę drafting używać za tych, co jadą, że nie jadą wolno. Nie, nie mogę. Mogę jedynie zdobywać szybciej nitro za niebezpieczną uniknięcie przejazdu koło aut. Ale to już jest na 100%. Ostatni wyścig przed misją z demka. Nie będę wam mówił, ale zresztą wiecie, co się działo. Ja pierdzielę. Ciężko było opanować naszego Porszaka. Shit. Przed samą metą. Akurat te dwa suwy musiały jechać na skrzyżowaniu. Znaczy na zakręcie. Ściąga, ściąga. Niebezpiecznie. Dobra, uniknąłem tego wypadku, tyle że więcej uczestników było. Dobra, odblokuj się. Jeszcze 3 punkty. Myślałem, że już koniec. Na hardcora. Ha! Minąłem ich. Podoba mi się nuta, pasuje. Powiem wam, że nuty pasują do klimatu. Nie, nie. No tyle, że tam punkty. O Boże, o Boże. Mówię wam, to są wrogowie. Koboltycy są wrogowie. Są nasi wrogowie, przeciwnicy. Oni tak specjalnie ich wystawiają, żebyśmy jakbyśmy wylecieli zza zakrętu, to żeby w nich przydupić. Jeszcze z naprzeciwka będzie jechał, mówiłem. Pod górkę i jeszcze z naprzeciwka, no tyle, że my się pchamy na wyprzedzanie. To jest, jak to? Złamanie przepisów ruchu drogowego. Nie wiem jak w Ameryce, w USA, ale w tym. Ale u nas to jest przestępstwo. Znaczy ten... no złamanie przepisu. Koniec. Już tam ten samochód zniknął. Boże, karaj autolog. Jeszcze mnie... Dopiero kończę drugą serię z Need for Speed'a. Serii Need for Speed The Run'a. No dopiero jesteśmy w połowie... Kończeniem tego nie można nazwać, ale jesteśmy w połowie gry. Ale ja mam zamiar nagrać Shifta 2 The Run, którego nagrałem właśnie Most Wanted 2012, który już jest skończony. Watch, który właśnie trwa. Też i Most Wanted stary, którego jeszcze nie mam, dopiero kupię se tam kiedy. Na razie mam Shifta kupionego, klucz sam na rodzinie, będę musiał go pobrać. No, Worda ma, Word jest darmowy, Pewnie wiecie. Kontynuuj The Run. Gra się wysypie? Co się dzieje? Summit in the place Independence Pass. Dobra, nie będę Colorado. Nie będę szpecił tutaj, bo moim angielskim. Uuu. Tak, misja zdemka. Panowie, szykujcie się na ostrą jazdę. Będzie ekstremalnie. Długo czekałem na tą chwilę. Na ten wyścig. Powiem wam, że w The Runie to strasznie mi się spodobała fabuła tego długiego wyścigu. Po zabójczych górach. Wiem, że one są zabójcze. Naprawdę, spodobała mi się. Miałem tu ten drafting. Nie będę brał drafting, do zakrętu się zbliżamy. Widzicie? Ślisko, jak nie wiem co tutaj. What the fuck? Oh shit. Zajebiście. O kurwa mać. Uhu, YOLO. Haha. Ale się dzieje, o kurde, Dragonborn, wyścig śmierci. Przeżyłeś, tak wiem, cieszę się. Ale to jeszcze nie koniec. Wow, shit. Tu widzę, że już lawina mnie wyprzedziła. Tam muszę przejechać po tych, no, po tych działaniach tej lawiny. Ja pierdzielę. O, w dupę. Shit. O kurde, mać. To było coś. Tak wiem, znowu przeżyłem. Super. To mi się podoba. O, zaczyna gasnąć światło. Teraz też będzie ciekawie. Teraz trochę będziemy mieli tutaj odpoczynku, ale widać, że lawiny lecą po prawej nawet. Myślałem, że checkpoint jest, jednak nie, myliłem się. Tutaj działania lawin zrobiły swoje. Kule lecą. Tylko ciekawy jestem, skąd te kule się biorą. Myślę, że ten, co organizuje wyścig, chciał zrobić dodatkową dla siebie atrakcję. Tamten gdzieś z tyłu jedzie. Shit. Ja pierdzielę. Niezłe są te głazy. Ja pierdolę. O kurwa mać. Ja pierdzielę. O o. Żnij, żnij. Uda się? Dało się, yeah! Pięknie, aż dupa mięknie. Super, kurde. Zarąbiście. Jedna z najfajniejszych tras w The Runie. Fajnie, to mi się akurat spodobało. Jak tam stoimy z czasem? Ostatni wyścig bierzemy. Ukończony odcinek. Góry skaliste to był odcinek. Bo nie wiedziałem. Atak zimy. Ciekawe, jak tu się dodaje swoich przyjaciół. Rozpocznij następny odcinek. Chicago? Tutaj wiem, że będzie równiny. Będzie deszczowo, wilgotnie. Taki klimat. Szósty odcinek. Pozycja 85. To już niestety niedługo zacznie nas gnębić mafia. Chyba w Chicago, tak. Chyba w Chicago będzie nas gnębić. Znów bagi dźwiękowe? Tak. A już się przyzwyczaiłem. Nożny? Nożny. 90 stopni to nożny. Stacja, regeneracja. Nic tam ciekawego raczej się nie odblokowało. Ale wiedziemy. Aston Martin, który jest trudny w prowadzeniu. Nie, dziękuję. Mustang Boss było. Gallardo. To, co mieliśmy do wyboru. Trudne. Nissan normalnie. Nissan GT... A, to jest ten. Nissan 370Z ma. Łatwe. Dobry jest nawet ten. Nawet od GT-R jest lepszy. No i zbyt dużo się nam nie odblokowało. A co myślicie, żeby wybrać GT-R-a? Spróbujemy, czemu nie? Ja lubię Nissana GT-R, chociaż w tej wersji jest, w tej grze pakiet stylowy, pakiet wyścigowy, weźmiemy, zobaczymy jak się prezentuje. Niezbyt wygląda za dobrze. Kurde, tutaj jak pług wyglądał. O, czemu nie? Podoba mi się. O, jak to będzie wyglądać? Zarobiście, żółtek. Spoilera nam nie dali, no. Nieładnie. Shit. Tu mamy skrót, z którego bardzo chętnie skorzystam. Jestem ciekawy, jak będzie dawał radę ten GT-R. Jak na razie przyspieszenie nie jest ok. Łódź. O, tutaj często właśnie wypadają. Pamiętam ten zakręt, znaczy to skrzyżowanie. Ale no teraz pamiętam, jak wypadłem i zmasakrowałem cały przód samochodu. Ale teraz sobie przypominam. Ile jeszcze jeden przeciwnik, ten przed nami. Środkiem najbezpieczniej. Tylko, że zwężenie teraz. To chuj pod prąd. Jakie inne wyjście. Widzę, że zapędził się gdzieś. Mamy tu bokiem. I pod prąd z driftem. A co? Będziemy się pierdolić. Patrzcie, kobolta ciężko wziąć. Powinni sami wziąć wyścig, jak tak dobrze jeżdżą. Jestem Aston. A ja zaatakuję po wewnętrznej, wyjdę na zewnętrzną i mnie pierdolną samochód. I to był błąd. Checkpoint. Łapię mu ostatni checkpoint, taki był. To jest ten kobold, który ciężko wyprzedzić. Ale już teraz już lepiej, zderzak nam się oberwał. Podoba mi się kolor. Kolor jest zarąbisty. Zaszalałem. Nie wdup się w niego, o, ale musiałem zwolnić. Dobra, wydupcamy. Strasznie dużo ruchu licznie. Święta się zbliżają, czyżby? Meta, meta. Ej, widzicie? Pokazuje normalnie, a ja weszłem bokiem. Bokiem niestety. Kontynuuj. A, łączenie z serwerami autologów. Dobra, wyjdź do menu. Nie powtórz, nie chcę powtórzyć zawody. No co ty, pogięło cię, bolec pogięło cię. Tak więc kończymy drugi odcinek zmagań z grą Need for Speed The Run. Zajmujemy którą pozycję? Nawet nie wiem. Chuj z tym. Jak jeden połączy, nie wiem o co chodzi, dobra. No, drugi odcinek już za nami. Trzeci będzie finałowy, w którym już skończymy grę Need for Speed The Run. Za jakąś godzinę, podejrzewam godzinkę. Godzinkę, dwie, żeby komputer sobie odpoczął. Skończę, znaczy zacznę nagrywać kolejny odcinek. Ja idę was zawiadomić na Facebooku, że dzisiaj niestety nie dostaniecie pierwszego odcinka. 60%, nie ma szans. Jutro rano najwcześniej dostaniecie. No i no, do zobaczenia za 2 godzinki i dalej jedziemy, nie? Do finiszu. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. Mam nadzieję, że wam się podobał drugi odcinek z gry Need for Speed The Run. I w trzecim odcinku będę chciał bardziej powiedzieć, ocenić grę.